Niekwestionowana królowa sportu w 2022 roku zawładnie Suwałkami. Od 9 do 11 czerwca Suwalski Stadion Lekkoatletyczny stanie się krajowym epicentrum polskiej lekkiej atletyki. Pojawią się tu gwiazdy nie tylko krajowych aren. Wśród nich nasza srebrna medalistka ostatnich igrzysk Maria Andrejczyk. Zapowiadane od ubiegłego roku 98. Mistrzostwa Polski Seniorów zostały potwierdzone umową pomiędzy miastem a Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, podpisaną w poniedziałek. Suwalski samorząd wspiera lekkoatletykę, ale również i inne dyscypliny sportowe. Mamy tak zwane sporty wiodące. Wśród tych sportów wiodących jest królowa sportu, czyli lekka atletyka. Cieszę się niezmiernie, że Polski Związek Lekkiej Atletyki zaufał nam i przyznał prawo organizowania najwyższej rangi zawodów sportowych w naszym kraju, Mistrzostw Polski. To dla nas wielki honor, wielki zaszczyt i dziękuję za zaufanie, panie prezesie. Suwałki zdążyły w ostatnich latach nabrać doświadczenia w organizacji dużych imprez sportowych, szczególnie w zakresie dyscyplin lekkoatletycznych. O motywach wyboru Suwałk na gospodarza imprezy oraz o uczestnikach najważniejszych polskich zawodów lekkoatletycznych mówił Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą. Dlaczego Suwałki? Bo to bardzo dobry i sprawdzony organizator, który naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Mamy świetny obiekt, który w tym roku będzie centrum tej polskiej lekkiej atletyki, będzie w połowie czerwca tym sercem lekkiej atletyki. Mamy bardzo pracowity rok, bo to jest rok, w którym mamy właściwie trzy mistrzowskie imprezy, w tym dwie letnie, bo i Mistrzostwa Świata, i Mistrzostwa Europy. No i będziemy mieć wielkie szczęście, że właśnie tutaj w Suwałkach te wszystkie gwiazdy w czerwcu się pokażą i tu będą walczyć o prymat w kraju, a także przepustki na zawody międzynarodowe, bo w niektórych konkurencjach to właśnie tutaj finalnie będą zapadać decyzje co do składów. Tomasz Majewski ma własne doświadczenia z zawodów realizowanych w naszym mieście i jego opinia jako zawodnika jest bardzo pochlebna. Ja się bardzo cieszę, że właśnie Suwałki, ja tu kilkanaście lat temu startowałem, chyba jestem jeszcze rekordzistą obozu stadionu, albo nie. Ale to był stary stadion, a teraz jest nowy. Suwałki świetnie się zmieniły przez ten czas i naprawdę miło się tu wraca i miło się tu wróci w czerwcu, kiedy wszyscy tutaj będziemy podziwiać te mistrzostwa. Swojej radości z lokalizacji tegorocznych Mistrzostw Polski nie kryła także obecna na spotkaniu Maria Andrejczyk. No nareszcie będę mogła wystartować na imprezie mistrzowskiej na Stadionie Suwalskim, bo za każdym razem te zawody mnie omijały, czy to ze względów zdrowotnych, czy po prostu no niewłaściwej kategorii wiekowej. Także niesamowicie się cieszę, że w końcu u nas w Suwałkach będzie ta no, najważniejsza impreza lekkoatletyczna w Polsce. Naprawdę nie mogę się doczekać. Wierzę w to, że wszyscy staniemy na wysokości zadania, bo już nieraz to pokazywaliśmy i też feedback od moich znajomych, sportowców jest niesamowicie pozytywny. Wszyscy są zachwyceni organizacją, samym stadionem, okolicą. No, narzekają tylko na długi czas dojazdu tutaj do nas. No, natomiast wszelkie pozostałe kwestie są niesamowicie pozytywne. No i liczę na to, że także pogoda nam dopisze i spędzimy naprawdę fajny weekend. Do chwili inauguracji mistrzostw na Suwalskim Stadionie imienia Jadwigi Olbryś zostaną wykonane jeszcze prace dostosowujące infrastrukturę pod potrzeby między innymi realizacji telewizyjnej transmisji zawodów. Wiemy, że jeszcze stadion lekkoatletyczny wymaga zainwestowania, wymaga przeprowadzenia pewnych robót modernizacyjnych i wykonawca działa. Teraz warunki zimowe są. Troszeczkę może na tym placu budowy mniej się dzieje, ale no chcemy zdążyć przed tą dużą imprezą. Chcemy wszystko podopinać i dzisiaj podpisujemy umowę. Ta umowa jest umową bardzo, bardzo obszerną. Polski Związek Lekkiej Atletyki chyba ma bardzo dużo doświadczeń w tym zakresie i wszystko tak rozpisane są te zadania i te obowiązki.
na nuty. To są niezbędne inwestycje, żeby uporządkować ten teren, wesprzeć troszeczkę obiekty treningowe z takich elementów integracji, który będzie się odbywał, bo w tej chwili jeszcze przetarg jest na ukończeniu. Na samej płycie to jest taki przewiat 30-centymetrowy pod bieżnią. On jest potrzebny po to, żeby przeciągnąć kable właśnie pod bieżnią, żeby to nie utrudniało jakimś tam naszym działaniom. Część jest jak gdyby zaplanowanych działań związanych z tym, co nam postawiła tutaj Telewizja Polska, z racji takiej, że będzie tutaj odbywała się transmisja, przyjedzie potężna ekipa, prawie 80 realizatorów, będzie kilkanaście kamer, które są rozstawione. Musieliśmy przygotować naszą infrastrukturę przez to, żeby podłączyć te wszystkie urządzenia, które będą rozstawione dookoła naszego stadionu, więc to też wymaga określonych środków i określonych działań. To w tej chwili jest realizowane. Liczymy, że ta zima będzie troszeczkę krótsza i słabsza, więc tutaj to, co pan prezydent wspominał, inwestycje w większości są rozpoczęte. Niektóre za chwilkę się zaczną. Termin zakończenia tych inwestycji to jest koniec kwietnia.